Zmiana masy ciała kobiety w ciąży zależy przede wszystkim od tego, ile ważyła ona w momencie, gdy zaszła w ciąży. Jeżeli jej masa ciała była w normie, powinna przytyć między 10 a 12 kg w trakcie ciąży. Przy czym należy pamiętać, że część z tego to są wody płodowe, zwiększona ilość krwi w organizmie, jak i również masa samego dziecka. Dlatego nie powinnyśmy w ciąży jeść więcej, nie jedzmy za dwoje, tylko dla dwojga. W trakcie pierwszego trymestru ciąży kaloryczność diety nie powinna się zwiększać. W drugim trymestrze powinniśmy jeść około 200-300 kilokalorii dziennie więcej. W trzecim trymestrze jest to 500 kilokalorii więcej. Ważna jest również jakość posiłków, które spożywamy. Musimy pamiętać o tym, że skład wód połodowych mam zmienia się w zależności od tego, co zjedzą. Mają one również inny smak. Dzięki temu nasze dzieci uczą się różnych smaków i zaobserwowano, że dzieci kobiet, które miały bardzo urozmaiconą dietę w ciąży, dużo chętniej potem spożywają różne produkty. Dlatego możemy już w naszym brzuchu przygotować smakosza i zachęcić małe dziecko do jedzenia warzyw i owoców w wieku późniejszym. Bardzo ważne jest również, żeby młode mamy jadły dużą ilość kwasów omega-3. Mogą je również sobie suplementować, ponieważ z badań wynika, że dzieci kobiet, które w trakcie ciąży i na początku karmienia piersią stosowały suplementy kwasu omega-3, szybciej rozwija się u nich układ nerwowy, rzadziej zapadają na choroby alergiczne, przede wszystkim na astmę, jak również układ narządu wzroku szybciej się rozwija u takich dzieci. Jeżeli chcecie, Panie, coś suplementować, jeszcze jakoś wspierać swoje dzieci, ważne jest również, żeby pod koniec ciąży jeść dużą ilość bakterii kwasu mlekowego z przetworzonych produktów mlecznych, z kiszonek albo z suplementów diety. Wtedy jest mniejsze ryzyko wystąpienia kolek u noworodków.